Cała niezwykłość legend Aanga zaczyna się od jego stuletniego snu, podczas którego cały świat pogrąża się w wojnie i chaosie. Co by się jednak stało, gdyby Aang nie uciekł z południowej świątyni powietrza i nie utknął na te 100 lat? Dziękuję wam za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Lajokat. Dobre ceny, super sprzęt. Polecam. Link w opisie. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Powróciłem z ankietami, a tam wygrał temat, który nieco zahacza o alternatywną historię legend Aanga, gdzie ten nie ucieka ze świątyni, lecz zostaje. Zmienia to wtedy niemal całą serię, która jest oparta na jego zniknięciu. Na co dokładnie? Zapaszcie sobie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Przygotowałem dla was dwa bardzo fajne i w sumie prawdopodobne scenariusze. Dobra, zaczynając od pierwszego z nich, raczej wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że gdyby Aang nie uciekł i nie zamarzł na 100 lat z Appą, mielibyśmy dużo mroczniejszą, dużo bardziej paranoiczną serię. Zamknięty w pomieszczeniu podczas ataku Narodu Ognia w świątyni, zmuszony do słuchania o śmierci swojego ludu i przyjaciół, a jednocześnie niezdolny do zrobienia czegokolwiek, by pomóc. Aang opuszcza jakoś zdewastowane pozostałości świątyni powietrza, by w tajemnicy szukać mistrzów wody, ziemi i ognia. Całe siły zbrojne Narodu Ognia nieustannie by go szukały, co zmieniłoby serię w opowieść o przetrwaniu wbrew przytłaczającym przeciwnościom. Jednocześnie miałby dużo większe wsparcie ze strony wciąż silnej sieci przyjaciół i sojuszników, a także silniejszego południowego plemienia wody, Królestwa Ziemi i członków Narodu Ognia, którzy nie zostali jeszcze zindoktrynowani. Można by zachować wiele wydarzeń z serii, ale widmo śmierci jego ludzi i chęć zemsty nadałaby całości smaku i byłoby wszystko znacznie bardziej bezpośrednie. Gdy żołnierze Narodu Ognia albo poważnie mu zagrażali, albo zabili bliskiego przyjaciela, na przykład Gyatso, przeszłe życia Aanga przejęłyby nad nim kontrolę i zdmuchnąłby on każdego żołnierza ognia, jakiego napotkałby na drodze. Nie wiem, czy Aang wtedy byłby dalej tym uśmiechniętym i lubianym żartownisiem, a bardziej szukającym zemsty i sprawiedliwości draniem. Pamiętajmy też, iż kometa Sozina została użyta do ofensywy na wszystkie cztery główne świątynie. Aang nie mógł być w czterech miejscach naraz, Naród Ognia mógł. W najlepszym wypadku Aang może bronić tylko jednej świątyni. Sukces Awatara w trzecim sezonie był spowodowany tym, że Katara i Zuko przejęli przywództwo nad Narodem Ognia, Airo i Biały Lotos wyzwolił Ba Sing Se, a Sokka, Suki i Toph zdewastowali flotę sterowców. W przeciwnym razie Naród Ognia trwałby pod rządami Azuli. Naród Ziemi zostałby wypalony ponad wszelką nadzieję, a Ba Sing Se nadal byłoby okupowaną fortecą w Królestwie Ziemi. W tej linii czasu jednak raczej Aang nie mógłby liczyć na wsparcie. Kiedy Aang był nastolatkiem, nie miał żadnej drużyny. Nie miał żadnych związków ani przywiązań poza mnichem Gyatso, małym Bumim, może kuzonem, a nomadzi i ich rada musieli zablokować nawet to. Nie było też żadnej armii magów powietrza. Co najwyżej kult zwany Wiatrem Przewodnim, lecz wydaje się, że i ten nie był za silny. Dlatego cały Naród Powietrza byłby sam w wojnie na cztery fronty z wrogiem już zmobilizowanym i na doskonałych pozycjach. Aang był mistrzem magii powietrza, ale z rozmowy, którą podsłuchał z Gyatso, wynikało, że mnisi chcieli go odesłać na zaawansowane szkolenie. Czyżby nomadzi oprócz 36 technik mieli coś w zanadrzu? Coś bardziej zabójczego? Na to też mam krótką teorię. Otóż magowie ognia polegali w pełni na swoim oddechu, a sam ogień potrzebuje tlenu. Bez tlenu ogień zamiera. Mogły istnieć jakieś techniki tkania powietrza, które byłyby bardzo skuteczne przeciwko ogniowi. Jak na przykład wyssanie całego powietrza z płuc ofiary, czy całego pomieszczenia. W legendzie Kory widzieliśmy, jak Zahir zabił królową, wyciągając właśnie powietrze z jej płuc. Ale czy pacyfiści, jakim byli nomadzi, znali takie techniki? Czy ktoś mógłby nauczyć tego Aanga, a jako nastolatek mógłby nawet zdążyć się w ogóle tego nauczyć? Aang nie był zdolny do krzywdzenia zresztą innych, ale w przypadku jego wypaczenia przez nadmierne uczucia i emocje za sprawą utraty najbliższych? Przypomnijmy sobie o Avatar Yang Chen. Ta o dziwo nie była aż tak za wszelakim ratowaniem ponad wszystko życia tych najgorszych drani. Ba, nawet mówiła, że obowiązkiem Avatara jest eliminacja zła za wszelką cenę. Cóż, stan Avatara daje Aangowi dostęp do wspomnień i zdolności wszystkich jego poprzednich żyć, więc przez krótki okres nie miałoby znaczenia, czy
trenował wszystkie żywioły, czy miał jakiś specjalny trening, czy nie. A to już czyni go bardzo potężną bronią, której Sozi właśnie obawiał się najbardziej i dlatego choćby na niego polował. A co powiecie na kolejny scenariusz? Trochę mniej mroczny, ale również mający swoje smaczki? Strategiczny odwrót nomadów i konsolidacja ich sił mogła być najmądrzejszym wyborem spośród wszystkich. Kometa miała doładować naród ognia tylko na bardzo krótki czas, więc jeśli naród powietrza po prostu zniknąłby w ciągu tych kilku godzin, mieliby dziesiątki lat, zanim taka ofensywa mogłaby zostać ponownie rozpoczęta. Normandzi przecież przegrali, ponieważ zdecydowali się stanąć do walki. Więc prawdziwe pytanie brzmi, czy Aang miałby coś do powiedzenia w tej sytuacji? Czy też przywódcy nomadów nadal uważaliby go za dzieciaka, który musi ich słuchać? No i pozostaje pytanie, czy prawdziwym zadaniem dla Aanga nie byłoby wtedy najpierw zdobycie informacji i odkrycie przylotu komety oraz samego natarcia ze strony narodu ognia? A może w jego wizji ukazałby się Roku i go o tym w ogóle powiadomił? Naród ognia nie posiadał wtedy zdolności do latania, więc nomadzi mieli absolutną przewagę w powietrzu. Do tego mieli lepszą logistykę i jako długoletni wędrowcy mieli najlepsze mapy na całym świecie. Przydałyby się też jakieś sojusze i tu tworzyłaby się właśnie na tej podstawie alternatywna historia legend Aanga. Nowi sojusznicy, nowe czasy, nowi przyjaciele, nowy team awatara i lecimy. Proste. To są tylko dwa scenariusze, a widzicie ile zmian za nimi idzie. Oczywiście możemy po prostu jeszcze założyć, że Aang zostaje złapany i umiera, po czym rodzi się nowy awatar w plemieniu wody. Ale to już robi się materiał na inną, alternatywną historię, godną osobnego odcinka. Muszę przyznać, że nie do końca jestem w pełni autorem powyższych scenariuszy. Przeczytałem wiele anglojęzycznych forów i redditów, gdzie właśnie te dwa scenariusze były najczęstszą odpowiedzią na pytanie zawarte w dzisiejszym odcinku. Dlatego też skonsolidowałem i połączyłem wszystko w jak najbardziej logiczną całość. To też o to, co by się stało, gdyby Aang nie uciekł z Południowej Świątyni Powietrza. No i to by było na tyle. Który ze scenariuszy do Was przemawia? A może macie własny? Lub nie lubicie alternatywnych historii? Piszcie w komentarzach. Zostawiam serduszka i nieraz włączam się do dyskusji. Rozważcie proszę zostanie wspierającym kanału. Dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Pokonajcie Czerwień Narodu Ognia klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwo przez kliknięcie dzwoneczek obok niego. Zapraszam na mojego Discorda i sprawdzenie linku Lajokat w opisie. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka, jak zwykle czeka na końcu odcinka. W internecie można znaleźć całkiem ciekawe, alternatywne wszechświaty, jeżeli chodzi o legendę Aanga. Tu na przykład możecie zobaczyć koncept zmiany drużyny awatara z głównymi złymi na głównych dobrych. Wszystko się zmieniło, gdy plemię wody zaatakowało.